Opowieść czwarta. Tajemnica Basken Valley. Pewnego ranka, kiedy siedziałem z żoną przy śniadaniu, pokojówka przyniosła telegram od Sherlocka Holmesa. Przeczytałem go na głos. Masz kilka wolnych dni? Dostałem wiadomość z zachodniej Anglii w związku z tragedią w Basken Valley. Jedź ze mną. Znakomite powietrze i widoki. Odjazd Paddington, 11:15. I jak, kochanie? Spytała moja żona, przyglądając mi się uważnie. Pojedziesz? Nie wiem, co odpowiedzieć. Mam teraz wielu pacjentów. Och, Enstrafer cię zastąpi. Ostatnio jesteś jakiś blady. Myślę, że zmiana klimatu dobrze ci zrobi. A poza tym zawsze się interesowałeś śledztwami prowadzonymi przez pana Holmesa. Byłbym niewdzięcznikiem, gdybym się nimi nie interesował. Biorąc pod uwagę to, co zyskałem dzięki jednej z nich, odpowiedziałem. Ale jeśli mam pojechać, muszę natychmiast się spakować. Zostało mi pół godziny. W wojskowym obozie w Afganistanie nauczyłem się szybko przygotowywać się do podróży. Pośpiesznie spakowałem walizkę i wkrótce jechałem dorożką na dworzec Paddington. Holmes przechadzał się po peronie. Jego wysoka, szczupła sylwetka zdawała się jeszcze wyższa i szczuplejsza w długim, szarym płaszczu, podróżnym i obcisłej czapce. Świetnie, że przyjechałeś, Watsonie, stwierdził. Cieszę się, że będę miał przy sobie kogoś, na kim mogę całkowicie polegać. Miejscowi pomocnicy są zwykle bezużyteczni lub nieobiektywni. Zajmij dwa miejsca w rogu, a ja kupię bilety. Mieliśmy dla siebie cały przedział. Była tu jeszcze olbrzymia sterta papierów, które Holmes wertował, czytał, robiąc notatki i rozmyślając. Gdy znaleźliśmy się za Reading, nagle zmiął wszystkie kartki w wielką kulę i wrzucił ją na półkę. – Czy słyszałeś coś o tej sprawie? – spytał. – Ani słowa. Od kilku dni nie czytałem gazet. Prasa londyńska nie zamieszcza pełnych informacji. Przejrzałem właśnie wszystkie gazety, które się ostatnio ukazały, by zapoznać się ze szczegółami. Zdaje się, że mamy do czynienia z jedną z tych spraw, które są oczywiste, a przez to niezwykle trudne. Brzmi to nieco paradoksalnie, ale jest absolutnie prawdziwe. Wszelkie cechy szczególne niemal zawsze stanowią poszlaki. Im bardziej banalne i pospolite jest przestępstwo, tym trudniej rozwiązać sprawę. Obecnie wszystkie dowody obciążają syna zamordowanego mężczyzny. Chodzi o morderstwo? Są podejrzenia. Nie zamierzam brać niczego za pewnik, dopóki osobiście nie zbadam faktów. Przedstawię ci pokrótce to, co wiem. Basken Valley to wielki okręg w hrabstwie Herefordshire, nieopodal Ross. Największym właścicielem ziemskim w okolicy jest niejaki John Turner, który dorobił się majątku w Australii i kilka lat temu powrócił do ojczyzny. Jedną z jego farm, Hadderley, wydzierżawił Charles McCartney, który również przyjechał z antypodów. Mężczyźni znali się z kolonii, nic zatem dziwnego, że osiedlili się bardzo blisko siebie. Turner, zdaje się, był zamożniejszy. McCartney został jego dzierżawcą, ale przestawali ze sobą jak równy z równym i często widywano ich razem. Obaj byli wdowcami. McCartney miał 18-letniego syna, a Turner córkę w tym samym wieku. Unikali kontaktów z innymi rodzinami z okolicy i nie udzielali się towarzysko, choć obaj panowie McCartney przepadali za sportem i często jeździli na lokalne wyścigi konne. McCartney miał dwoje służących, mężczyznę i dziewczynę, a Turner co najmniej 6 służby. Tyle udało mi się dowiedzieć o ich rodzinach i domownikach. Teraz przedstawię fakty. 3 czerwca, czyli w ostatni poniedziałek, McCartney wyszedł z domu w Hadderley około 3 po południu i poszedł nad Basken Pool. Małe jeziorko powstałe wskutek rozlania się strumienia płynącego przez dolinę. Rano tego dnia był w Ross ze swoim służącym. Powiedział, że muszą się śpieszyć, gdyż jest z kimś umówiony o 3. Farma Hadderley leży w odległości ćwierć mili od Basken Pool.
McCartney'a widziały dwie osoby. Jedną z nich była starsza kobieta, której nazwiska nie podano, drugą gajowy William Crader, który pracuje u Turnera. Obydwoje zeznali, że McCartney szedł sam, a gajowy dodał, że po kilku minutach dostrzegł również jego syna, idącego w tę samą stronę, co ojciec. Pod pachą miał strzelbę. Wydaje mu się, że widział ojca i syna jednocześnie i że młody McCartney szedł za swym ojcem. Nie zastanawiał się jednak nad tym, dopóki wieczorem nie usłyszał o tragedii. Obu McCartneych widziano tuż też po tym, jak zobaczył ich gajowy. Wokół Basken Pool rozciąga się gęsty las, a tuż nad samą wodą ciągnie się wąski pas trawy i trzcin. 14-letnia Pershings Moran, córka dozorcy posiadłości Basken Pool, Basken Valley, zbierała w lesie kwiaty. Twierdzi, że widziała na skraju lasu tuż nad jeziorkiem pana McCartneya i jego syna. Wydawało się, że się gwałtownie kłócili. Słyszała, jak starszy z mężczyzn zwrócił się do młodszego ostrym tonem, a ten drugi podniósł rękę tak, jakby chciał uderzyć ojca. Dziewczynkę tak wystraszyła ta brutalność, że pobiegła do domu. Powiedziała matce, że dwaj panowie McCartney kłócą się niedaleko Basken Pool i obawia się, iż dojdzie między nimi do bójki. Ledwie skończyła mówić, przybiegł McCartney, syn, oznajmiając, że znalazł w lesie ciało ojca, więc poprosił dozorcę o pomoc. Był bardzo poruszony. Nie miał broni ani kapelusza, jego ręka i mankiet były poplamione świeżą krwią. Na brzegu jeziorka znaleziono ciało rozciągnięte na trawie. Ofiara miała liczne obrażenia głowy, zadane ciężkim, tępym narzędziem, być może kolbą strzelby, którą znaleziono niedaleko w trawie. W rezultacie wizji lokalnej młody człowiek został natychmiast aresztowany. We wtorek odbyło się śledztwo, które zakończyło się werdyktem – morderstwo z premedytacją, a w środę McCartney stanął przed sędzią pokoju w Ross. Sędzia wyznaczył rozprawę na najbliższą wyjazdową sesję sądu. Tak wygląda sprawa przed przesłuchaniem przez sędziego śledczego i posiedzeniem sądu policyjnego. Nie potrafię sobie wyobrazić bardziej obciążających dowodów. Poszlaki wyraźnie wskazują na sprawcę. Poszlaki mogą być mylące, stwierdził Holmes z zamyśleniem. Może się wydawać, że wyraźnie na coś wskazują, a jeśli nieco zmienisz punkt widzenia, okazuje się, że równie niewątpliwie świadczą o czymś całkiem innym. Trzeba jednak przyznać, że młody człowiek jest w bardzo trudnej sytuacji. Nie można wykluczyć jego winy. Mimo wszystko kilku sąsiadów, w tym panna Turner, córka właściciela ziemskiego, wierzy w niewinność młodego McCartneya. Zwrócili się z prośbą do inspektora Lestrade, a pamiętasz go ze studium w Szkarłacie, o znalezienie dowodów świadczących na jego korzyść. Inspektor poczuł się zagubiony i powierzył sprawę mnie. Oto dlaczego dwóch dżentelmenów w średnim wieku pędzi na zachód z prędkością 50 mil na godzinę, zamiast spokojnie siedzieć w domu i odpoczywać po zjedzeniu obfitego śniadania. Obawiam się, że w tej sprawie fakty są oczywiste i nie będziesz miał pola do popisu, stwierdziłem. Nie ma nic bardziej złudnego niż oczywisty fakt, odpowiedział mój przyjaciel ze śmiechem. Poza tym możemy natrafić na inne, nie mniej oczywiste wskazówki, które przeoczył Lestrade. Znasz mnie dobrze i wiesz, że mogę, a to stwierdzenie nie będzie czczą przechwałką, potwierdzić lub obalić jego teorię. Za pomocą środków, których on nie potrafi nie tylko zastosować, ale nawet zrozumieć. Dla mnie na przykład jest jasne, że okno w twojej sypialni znajduje się po prawej stronie lustra, ale wątpię, czy inspektor zauważył ten oczywisty fakt. Ależ jak? Mój drogi, dobrze znam ciebie i twoją schludność nabytą w wojsku. Golisz się każdego ranka o tej porze roku, robisz to przy świetle dziennym. Lewa strona twarzy jest mniej starannie wygolona, a że na szczęce po tej stronie masz już całkiem wyraźny zarost, jasne jest, że ta część twojej twarzy jest słabiej oświetlona. Nie wyobrażam sobie, by ktoś, kto równie dba o wygląd, goląc się przy równomiernym oświetleniu, był zadowolony z takiego rezultatu.
Podałem to jako banalny przykład obserwacji i dedukcji. Na tym opiera się moja praca, a nie wykluczona, że dzięki nim zdołamy pomóc w śledztwie tam, dokąd się udajemy. Podczas przesłuchania ujawniono kilka faktów, które warto wziąć pod uwagę. Jakie to fakty? McCartney został chyba zatrzymany nie od razu, lecz dopiero po powrocie do Hadley, kiedy inspektor policji okręgowej poinformował młodego człowieka o aresztowaniu, ten wyznał, że nie jest zaskoczony i zasłużył na to. Trudno się dziwić, że te słowa w naturalny sposób rozwiały wszelkie wątpliwości, jakie mogli mieć przysięgli w sądzie śledczym. To było przecież przyznanie się do winy, wybuchnąłem. Nie, młody człowiek natychmiast oświadczył, że jest niewinny. Po nader obciążających dowodach takie stwierdzenie musiało się wydać podejrzane. Wręcz przeciwnie, stwierdził Holmes. To najjaśniejszy promyczek nadziei, jaki w tej chwili widzę. Ten młodzieniec może być niewinny, musiałby jednak być absolutnym imbecylem, by nie dostrzec, że wszystko przemawia przeciwko niemu. Gdyby udawał zaskoczonego lub oburzonego aresztowaniem, uważałbym to za wielce podejrzane, gdyż taka reakcja nie byłaby naturalna w zaistniałych okolicznościach, choć winnemu może się wydawać najrozsądniejsza. To, że otwarcie zaakceptował sytuację, wskazuje, że jest albo niewinny, albo przynajmniej bardzo twardy i opanowany. Stwierdzenie odnośnie tego, że na to zasłużył, nie wydaje się nie na miejscu, jeśli wziąć pod uwagę, iż stanął nad ciałem swego ojca chwilę po tym, jak mu na wymyślał. Dziewczynka, której zeznania są bardzo istotne, utrzymuje, że nawet podniósł na niego rękę. Takie wyrzuty sumienia i skrucha są dla mnie przejawem raczej normalnego sposobu myślenia niż winy. Pokręciłem głową. Wielu powieszono na podstawie znacznie słabszych dowodów. Owszem, i wielu powieszono niesłusznie. Jak brzmi zeznanie młodego człowieka? Obawiam się, że nie daje jego orędownikom zbyt wielkiej nadziei, choć zawiera dwa znaczące elementy. Proszę, zapoznaj się z nim. Wyciągnął spośród zmiętych papierów egzemplarz lokalnej gazety Herefordshire i wskazał mi akapit z opowieścią młodego człowieka o tym, co zaszło. Usadowiłem się wygodnie w rogu przedziału i uważnie przeczytałem całą historię. Oto jego treść. Potem został wezwany pan James McCartney, jedyny syn zmarłego, i złożył następujące zeznanie. Nie było mnie w domu przez 3 dni, gdyż przebywałem w Bristolu. Wróciłem rankiem w ostatni poniedziałek 3. Kiedy przyjechałem, ojca nie było w domu, a pokojówka powiedziała mi, że pojechał do Ross z panem Johnem Cab stajennym. Niedługo później usłyszałem dwukółkę, która zajechała przed dom. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, jak ojciec wysiada z powozu i szybko idzie przez podwórko. Nie wiedziałem, dokąd zmierza. Wziąłem broń i poszedłem do Basken Pool, by zapolować na króliki z kolonii znajdującej się na drugim brzegu jeziorka. Po drodze widziałem gajowego Williama Cradera, który potwierdził to w swoim zeznaniu. Byli się jednak, sądząc, że podążałem za ojcem. Nie miałem pojęcia, że idzie on przede mną. W odległości 100 jardów od jeziorka usłyszałem krzyk Kuei, którego używaliśmy z ojcem jako sygnału. Pobiegłem szybko do przodu i zobaczyłem na brzegu ojca. Wydawało się, że mój widok bardzo go zaskoczył. Dość ostro spytał, co tu robię. Wywiązała się sprzeczka, podczas której padły gwałtowne słowa i doszła nieomal do rękoczynów, gdyż mój ojciec był człowiekiem bardzo porywczym. Kiedy zauważyłem, że przestaje panować nad swoimi emocjami, odszedłem i ruszyłem w drogę powrotną do Hadley. Nie przeszedłem jednak 150 jardów, kiedy usłyszałem straszliwy krzyk. Zawróciłem, pobiegłem do jeziorka i znalazłem na brzegu konającego ojca. Miał strzaskaną głowę. Rzuciłem na ziemię strzelbę i wziąłem go na ręce, ale on niemal natychmiast wyzionął ducha. Przez kilka minut klęczałem obok. Później poszedłem do dozorcy pana Turnera, który mieszka najbliżej, by prosić go o pomoc. Nie widziałem nikogo w pobliżu i nie wiem, skąd się wzięły te jego obrażenia. Ojca nie lubili ze względu na jego zimny i nieprzystępny sposób bycia, ale jak mi wiadomo, nie miał zażartych wrogów. To wszystko, co wiem w tej sprawie.
Sędzia śledczy. Czy ojciec przed śmiercią powiedział coś do pana? Świadek. Wymamrotał kilka słów, ale zrozumiałem jedynie jakieś odniesienie do szczura. Sędzia, co pan zrozumiał? Świadek, nie pojąłem znaczenia tych słów. Wydawało mi się, że ojciec bredzi. Sędzia, jak zakończyła się pana ostatnia kłótnia z ojcem? Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Sędzia, nalegam jednak. Świadek, naprawdę nie mogłem panu tego zdradzić. Zapewniam wszakże, iż nie ma to nic wspólnego z tragedią, która rozegrała się później. Sędzia, o tym zdecyduje sąd. Nie muszę chyba tłumaczyć panu, że każda odmowa odpowiedzi wpłynie na sposób interpretowania tej sprawy podczas wszelkich przyszłych postępowań. Mimo to muszę odmówić. Często używali panowie okrzyku kuej? Owszem. Sędzia, dlaczego więc ojciec wydał ten okrzyk zanim pana zobaczył, a nawet zanim się dowiedział o pańskim powrocie z Bristolu? Świadek, wyraźnie zmieszany. Nie wiem. Przysięgły. Kiedy usłyszał pan krzyk, powrócił i znalazł śmiertelnie rannego ojca. Czy zauważył pan coś podejrzanego? Świadek, nic konkretnego. Sędzia, co pan przez to rozumie? Świadek, kiedy biegłem do ojca, byłem tak poruszony, że nie myślałem o niczym. Wydawało mi się jednak, że zobaczyłem coś na ziemi z lewej strony. Coś szarego, może płaszcz lub koc. Potem szukałem tej rzeczy, ale jej już nie było. Sędzia, czyli to coś zniknęło, nim pobiegł pan po pomoc? Świadek, zgadza się. Sędzia, nie potrafi pan określić, co to było? Świadek, nie, ale widziałem, że coś tam leży. Sędzia, jak daleko od ciała znajdował się ten przedmiot? Świadek, jakieś 12 jardów. Sędzia, jak daleko od skraju lasu? Świadek, mniej więcej w tej samej odległości. Sędzia, czyli zostało usunięte, kiedy znajdował się pan w odległości 12 jardów od tego przedmiotu? Świadek, tak, ale byłem odwrócony tyłem. Na tym zakończyło się przesłuchanie świadka. Zdaje się, powiedziałem, przyglądając się gazecie, że sędzia śledczy był dość surowy dla młodego McCartneya. Nie bez racji zwrócił uwagę na niespójność jego zeznań, według których ojciec rzekomo zawołał syna, zanim go zauważył, na odmowę powtórzenia rozmowy z ojcem i osobliwą opowieść o jego ostatnich słowach. Sędzia zaznaczył, że wszystko to świadczy przeciwko synowi. Holmes zaśmiał się cicho i wyciągnął się na wyściełanym siedzeniu. I ty, i sędzia, śledczy, znaleźliście niechcący coś na obronę młodego McCartneya. Zwróć uwagę, raz oskarżacie go o nadmiernie wybujałą wyobraźnię, a innym razem o to, że ma tę wyobraźnię zbyt ubogą. Z jednej strony nie był w stanie wymyślić przyczyny kłótni, która wzbudziłaby współczucie przysięgłych, z drugiej natomiast wspomniał o czymś tak dziwnym jak szczur i znikający szary przedmiot. Nie, mój drogi, zamierzam przyjąć, że ten młody człowiek mówi prawdę i zobaczymy, dokąd doprowadzi nas ta hipoteza. A teraz zajmę się kieszonkowym wydaniem Petrarki i nie powiem o tej sprawie ani słowa więcej, póki nie znajdziemy się na miejscu. Lunch zjemy w Swindin. Powinniśmy tam dotrzeć za 20 minut. Była prawie 4 po południu. Przejechaliśmy przez piękną dolinę Strąd. Przekroczyliśmy szeroką, lśniącą rzekę Sever i znaleźliśmy się w ładnym, prowincjonalnym miasteczku Ross. Na peronie czekał na nas chudy mężczyzna o aparycji łasicy i przebiegłych oczach. Mimo beżowego prochowca i getrów, które miał na sobie, by się wtopić w wiejski krajobraz, bez trudu rozpoznałem pana Lastradze z Scotland Yardu. Pojechaliśmy razem do Hereford Arms, gdzie był przygotowany dla nas pokój. Zamówiłem powóz, oznajmił inspektor, kiedy usiedliśmy nad filiżanką herbaty. Znam pańską tajemniczą naturę i wiem, że nie będzie pan usatysfakcjonowany, póki nie znajdzie się na miejscu zbrodni. To bardzo miłe z pana strony i dobrze panu świadczy, odpowiedział Holmes, ale wszystko zależy od ciśnienia atmosferycznego. Lestrade był zbity z tropu. Nie rozumiem, przyznał. Widział pan barometr? Ciśnienie wysokie, nie ma wiatru, a niebo jest bezchmurne. Mam paczkę papierosów, które chciałbym wypalić, a kanapa w moim pokoju jest znacznie wygodniejsza niż większość tych okropnych mebli, w które wyposażone są wiejskie hotele. Nie sądzę, że będę dziś korzystał z powozu. Lestrade zaśmiał się pobłażliwie. Zapewne
Wyrobił już pan sobie opinię na podstawie lektury gazet, stwierdził. Sprawa jest prosta jak drut. Im bardziej się w nią zagłębiamy, tym staje się ona bardziej oczywista. Nie sposób jednak odmówić damie, zwłaszcza tak zdesperowanej. Słyszała o panu i koniecznie chciała poznać pańskie zdanie, choć wielokrotnie powtarzałem jej, że nie zdoła pan dokonać niczego, czego ja bym już nie zrobił. Ależ na honor, oto jej powóz. Ledwie skończył mówić, do pokoju wpadła jedna z najśliczniejszych młodych kobiet, jakie w życiu widziałem. Jej fiołkowe oczy lśniły, wargi były lekko rozchylone, na policzkach miała lekkie rumieńce, była tak zmartwiona i poruszona, że nawet nie próbowała zachować normalnego w tych okolicznościach dystansu. – Ach, panie Holmes! – wykrzyknęła, patrząc to na jednego, to na drugiego z nas. A po chwili, wiedziona kobiecą intuicją, zwróciła się do mojego towarzysza. – Tak się cieszę, że pan przyjechał. Muszę panu to powiedzieć. James tego nie zrobił. Ja to wiem i chcę, by i pan to wiedział, nim rozpocznie śledztwo. Proszę nigdy w to nie wątpić. Znamy się z Jamesem od dzieciństwa. Jestem świadoma jego wad bardziej niż ktokolwiek inny. Ale jest on tak łagodny, że nie skrzywdziłby muchy. Taka nagła zmiana musiała wydać się absurdalna każdemu, kto go zna. Mam nadzieję, że uda nam się oczyścić go z zarzutów, panno Turner, stwierdził Holmes. Może pani być pewna, że zrobię wszystko, co w mojej mocy. Zapoznał się pan z dowodami? Czy doszedł pan do jakichś wniosków? Nie dostrzegł pan jakiejś luki czy nieprawidłowości? Nie sądzi pan, że James jest niewinny? Myślę, że to bardzo prawdopodobne. No właśnie, wykrzyknęła, odchylając głowę i rzucając Lestrade wyzywające spojrzenie. Słyszy pan? Pan Holmes dał mi nadzieję. Inspektor wzruszył ramionami. Obawiam się, że mój kolega zbyt pośpiesznie wyciągnął wnioski. Ale ma rację. Ach, wiem, że ma rację. James w żadnym razie tego nie zrobił. A jeśli chodzi o kłótnię z ojcem, to jestem pewna, że nie chciał mówić o niej z sędzią, gdyż to ja byłam jej przedmiotem. Jak to? Spytał Holmes. Nie będę niczego ukrywała. James i jego ojciec wiele razy kłócili się o mnie. Pan McCartney bardzo chciał, byśmy się pobrali. Zawsze kochaliśmy się z Jamesem jak brat i siostra. Ale rzecz jasna, on jest jeszcze młody i nie zna życia, zresztą nie był jeszcze gotowy do podjęcia takich kroków. Dochodziło więc między nimi do kłótni. Jestem pewna, że i tym razem poszło o mnie. A czy pani ojciec popierał to małżeństwo? Spytał Holmes. Nie, on także był mu przeciwny. Jedynie pan McCartney tego pragnął. Holmes obrzucił dziewczynę jednym ze swych przenikliwych, pytających spojrzeń. Na jej twarz wypłynął rumieniec. Dziękuję pani za te informacje, rzekł. Czy będę mógł się spotkać jutro z pani ojcem? Obawiam się, że doktor się na to nie zgodzi. Doktor? Tak. Nie słyszał pan? Ojciec zawsze był słabego zdrowia, ale teraz całkiem się załamał. Jest przykuty do łóżka. Doktor Willows twierdzi, że jest wrakiem człowieka, a jego układ nerwowy jest nadwyrężony. Pan McCartney był jedynym, który znał tatę jeszcze za dawnych czasów, kiedy pracował w stanie Wiktoria. Ha, w stanie Wiktoria. To ważny fakt. Tak, pracował wówczas w kopalni. Rozumiem, że chodzi o kopalnię złota, na których pan Turner dorobił się majątku. Zgadza się. Dziękuję, panno Turner. Bardzo mi pani pomogła. Proszę powiadomić mnie jutro, gdyby się pan czegoś dowiedział. Zapewne zobaczy się pan z Jamesem w więzieniu, panie Holmes. Proszę mu zatem powiedzieć, że wiem, iż jest niewinny. Zrobię to, panno Turner. Muszę już wracać do domu. Mój tata jest w ciężkim stanie, więc jestem mu teraz bardzo potrzebna. Do widzenia. Niech Bóg pana prowadzi. Powiedziała i wybiegła z pokoju równie pośpiesznie, jak do niego wpadła. A po chwili usłyszeliśmy turkot oddalającego się powozu. Wstyd mi za pana Holmes, oświadczył z godnością Lestrade po kilku minutach milczenia. Dlaczego rozbudza w niej pan nadzieję, które i tak się nie spełnią? Nie jestem nadmiernie wrażliwy, ale uważam to za okrucieństwo. Sądzę, że znalazłem sposób, by oczyścić Jamesa McCartneya z zarzutów, wyjaśnił Holmes. Czy uzyskał pan pozwolenie na odwiedzenie go w więzieniu? Tak, ale jedynie dla siebie i dla pana. W takim razie rozważę raz jeszcze swoją decyzję o udaniu się do miasta. Czy mam dość czasu, by jeszcze dziś pojechać pociągiem do Hereford i zobaczyć się z więźniem? Aż nadto.
Pojedźmy więc. Watsonie, obawiam się, że będziesz się tu nudził, ale wyjeżdżam jedynie na kilka godzin. Odprowadziłem ich na dworzec, pospacerowałem ulicami miasteczka i wróciłem do hotelu. W pokoju ułożyłem się na kanapie i próbowałem czytać tanią powieść. Jednak jej żałosna fabuła, tak banalna w porównaniu z zagadką, którą usiłowaliśmy rozwikłać, spowodowała, że moje myśli zaczęły błądzić od fikcji do faktów, aż w końcu rzuciłem książkę w kąt i poświęciłem się rozważaniu wydarzeń minionego dnia. Jeśli historia opowiedziana przez nieszczęsnego młodzieńca była prawdziwa, jakie zdarzenie z piekła rodem, jaka niezwykła i nieprzewidziana katastrofa musiała nastąpić od chwili, gdy opuścił ojca, do momentu, gdy zaniepokojony jego krzykami pobiegł na polanę. Musiało to być coś straszliwego i zabójczego, ale co? Być może opis obrażeń, jakie odniósł zmarły, mógłby podpowiedzieć coś moim lekarskim instynktom. Zadzwoniłem na służbę i poprosiłem o lokalny tygodnik, w którym znalazłem szczegółową relację ze śledztwa. Chirurg zeznał, że 1/3 tylnej części lewej kości ciemieniowej i lewa połowa kości potylicznej zostały strzaskane tępym narzędziem. Zaznaczyłem odpowiednie miejsce na swojej głowie. Taki cios mógł być zadany jedynie od tyłu. Do pewnego stopnia świadczyło to na korzyść oskarżonego, gdyż podczas kłótni z ojcem stał przodem do niego. Argument był jednak słaby. Ofiara mogła wszak odwrócić się plecami, nim padł cios. Być może jednak warto było zwrócić uwagę Holmesa na ten szczegół. A co mogła oznaczać wzmianka umierającego o szczurze? To nie mogły być majaki. Umierający wskutek nagłego uderzenia w głowę zwykle nie majaczą. Próbował raczej wyjaśnić, co się stało, ale co mogły znaczyć te słowa. Zachodziłem w głowę, jakie może być rozwiązanie tej zagadki. No i ten szary przedmiot, który widział McCartney. Jeśli była to prawda, morderca musiał podczas ucieczki upuścić jakąś część przyodziewku. Zapewne płaszcz, jednakże miał czelność wrócić po nią, kiedy syn klęczał odwrócony tyłem do niego w odległości nie więcej niż 12 kroków. Jakiż splot tajemnic i nieprawdopodobnych wydarzeń stanowiła cała sprawa. Nie dziwiłem się opinii Lestrade, ale jednocześnie bardzo zaufałem spostrzegawczości Sherlocka Holmesa, więc nie zamierzałem tracić nadziei, póki fakty nie wykluczą niewinności młodego McCartneya. Kiedy Holmes wrócił, było już późno. Przyjechał sam, bo Lestrade nocował w mieście. Ciśnienie wciąż jest bardzo wysokie. Zauważył mój przyjaciel siadając. Ważne jest, by nie zaczęło padać, nim obejrzymy miejsce zbrodni. Z drugiej jednak strony należy być w jak najlepszej formie. Nie chciałem więc przystępować do pracy, będąc zmęczony długą podróżą. Widziałem się z młodym McCartneym. I czego się od niego dowiedziałeś? Niczego. Nie potrafił niczego wyjaśnić? Nic a nic. Myślałem przedtem, że być może wie, kto to zrobił i chroni winnego, ale przekonałem się, iż jest równie zbity z tropu jak wszyscy. Może poza inspektorem Lestrade, to inteligentny młodzian, do tego przystojny i, jak sądzę, prawy. Nie wydaje mi się jednak, by miał dobry gust. Zaoponowałem, jeśli istotnie był przeciwny małżeństwu z tak uroczą młodą damą jak panna Turner. Ach, to bolesna sprawa. Jest w niej zakochany do szaleństwa, ale 2 lata temu, kiedy był jeszcze prawie dzieckiem i zanim naprawdę poznał pannę Turner, gdyż 5 lat spędziła w szkole z internatem, zrobił coś bardzo głupiego. Wziął ślub cywilny z barmanką z Bristolu. Nikt nie wie o tej sprawie, ale możesz się domyślać, jak trudne było dla niego wysłuchiwanie reprymend, że nie robi tego, czego pragnął najbardziej na świecie, a czego w żadnym razie zrobić nie mógł. Dlatego właśnie gwałtownie gestykulował, gdy podczas ostatniego spotkania ojciec ponownie nakłaniał go do ożenku z młodą panną. Z drugiej jednak strony nie miał żadnego źródła dochodów, a jego ojciec, którego wszyscy opisują jako człowieka niezwykle twardego, nie chciałby go więcej widzieć, gdyby poznał prawdę. To właśnie ze swoją żoną spędził ostatnie 3 dni w Bristolu, a ojciec nie wiedział, gdzie przebywa. Zapamiętaj ten fakt, to ważne. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kiedy barmanka dowiedziała się z gazet, że jej mąż jest w poważnych tarapatach i grozi mu stryczek, wyrzekła się go.
Napisała, iż była już za męża z innym człowiekiem pracującym w bazie marynarki na Bermudach, więc ich małżeństwo jest nieważne. Ta wiadomość, jak się wydaje, wynagrodziła młodemu McCartneymu wszystkie cierpienia. Ale skoro on jest niewinny, kto to zrobił? No właśnie, kto? Chciałbym zwrócić swoją uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, zamordowany umówił się z kimś nad jeziorkiem, a tym kimś nie mógł być jego syn, ponieważ James wyjechał i McCartney nie wiedział, kiedy wróci. Po drugie, słyszano, jak zamordowany krzyknął Quay, zanim dowiedział się o powrocie syna. To najważniejsze w całej sprawie, a teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, podyskutujemy o dziełach Meredith, a pomniejsze kwestie zostawmy na jutro. Zgodnie z przewidywaniami Holmesa, następnego dnia nie padało, a ranek był słoneczny i bezchmurny. Lestrade przyjechał po nas o 9:00 i wyruszyliśmy obejrzeć Hatherley i Baskenpool. Ranek przyniósł ważne wieści, rzekł Lestrade. Podobno stan pana Turnera jest tak poważny, że obawiają się o jego już życie. To starszy mężczyzna? Spytał Holmes. Ma około 60 lat, ale chorował już od jakiegoś czasu, gdyż lata spędzone za granicą mocno nadwątliły jego zdrowie. Ta sprawa bardzo go dotknęła. Był przyjacielem McCartneyego i muszę dodać, jego wielkim dobroczyńcą. Dowiedziałem się, że nie pobierał opłaty za dzierżawę Hatherley. Doprawdy to interesujące, stwierdził Holmes. O tak, wspomagał go też na wiele innych sposobów. Wszyscy opowiadają o jego dobroci. Ach tak, a czy nie wydaje się panu osobliwe, że McCartney, który sam posiadał niewiele, a tyle zawdzięczał Turnerowi, chciał ożenić swego syna z jego córką, zapewne dziedziczką całego majątku i mówił o tym z taką pewnością, jakby sprawa była już rozstrzygnięta i pozostawało tylko czekać na oświadczyny? Jest to tym dziwniejsze, że wiemy, iż sam Turner sprzeciwiał się rzeczonemu pomysłowi. Czy jesteś w stanie coś z tego wydedukować? A więc dochodzimy do dedukcji i wnioskowania, stwierdził Lestrade, mrugając do mnie. Panie Holmes, mam wystarczająco wiele trudności ze śledztwem, ze śledzeniem faktów, by zajmować się teoriami i wymysłami. Ma pan rację, przyznał skromnie Holmes. Najwyraźniej niełatwo jest panu śledzić fakty. A jednak znam jeden, którego pan w sposób oczywisty nie jest w stanie pojąć, odpowiedział Lestrade, nie bez irytacji, a mianowicie McCartney senior poniósł śmierć z ręki McCartneya juniora, a wszystkie teorie głoszące inaczej są wyssane z palca. Cóż, palec może być lepszy niż pusta głowa, stwierdził Holmes ze śmiechem. Ale jeśli się nie mylę, po prawej mamy farmę Hatherley. Zgadza się. Zobaczyliśmy obszerny, wygodny, dwupiętrowy budynek z dachem krytym łupkiem i wielkimi żółtymi plamami porostów na szarych ścianach. Zasłonięte kotary i brak dymu z komina sprawiały wrażenie, jakby wciąż wisiał nad nim cień tragedii. Weszliśmy do środka. Pokojówka na prośbę Holmesa pokazała nam buty, które jej pan miał na sobie w chwili śmierci oraz obuwie syna, choć nie to, w którym chodził feralnego dnia. Mój przyjaciel pomierzył buty w 7 czy 8 różnych miejscach, następnie poprosił o otwarcie drzwi na podwórze, skąd wszyscy poszliśmy krętą ścieżką nad Baskenpool. Kiedy Sherlock Holmes szedł tropem, ulegał przemianie. Ci, którzy znali go jedynie jako cichego myśliciela i logika z Baker Street, nie rozpoznaliby go w tej chwili. Jego twarz spochmurniała i zarumieniła się, a oczy patrzące spod ściągniętych w dwie grube czarne kreski brwi rzucały stalowe błyski. Detektyw miał zaciętą minę, skulone ramiona i zaciśnięte wargi, a na jego długiej, mocnej szyi wyraźnie odznaczały się żyły. Wydał nozdrza jak zwierzę ogarnięte rządzą pościgu i tak bardzo skoncentrował swój umysł na sprawie, że kierowane do niego pytania lub uwagi zostawały bez odpowiedzi albo w najlepszym razie wywoływały krótkie, zniecierpliwione warknięcie. Holmes poruszał się szybko i cicho ścieżką biegnącą najpierw przez łąki, a potem przez las. Grunt był podmokły, niemal bagnisty. Zarówno na dróżce, jak i na otaczającej ją z obu stron trawie widać było liczne ślady stóp,
Holmes to wybiegał do przodu, to znów stawał nagle w miejscu, a raz okrążył łąkę. Lestrade i ja szliśmy za nim. Policjant zachowywał się obojętnie, nawet pogardliwie, a ja przyglądałem się przyjacielowi z zainteresowaniem, bo byłem przekonany, że każde z jego działań służy określonemu celowi. Baskerville, małe, porośnięte trzcinami jeziorko o średnicy około 50 jardów, leżało na granicy pomiędzy ziemią należącą do Hadderley a prywatnym parkiem zamożnego Turnera. Nad otaczającymi jeziorko drzewami widać było wysokie czerwone tyczki zaznaczające granicę posiadłości bogacza. Po stronie Hadderley las był bardzo gęsty, zaś pomiędzy jego skrajem a trzcinami otaczającymi jezioro ciągnął się wąski pas podmokłej trawy o szerokości może 20 kroków. Lestrade pokazał nam, gdzie zostało znalezione ciało i okazało się, że grunt w tym miejscu był tak miękki, iż upadająca ofiara pozostawiła bardzo wyraźne ślady. Skupiona mina i przenikliwy wzrok Holmesa świadczył o tym, że potrafił odczytać z podeptanej trawy znacznie więcej niż inni. Biegał tam i z powrotem jak pies szukający tropu, a następnie zwrócił się do inspektora. Po co wchodził pan do jeziorka? Grzebałem w nim grabiami do liści. Myślałem, że może znajdę tam narzędzie zbrodni lub natrafię na jakiś inny ślad. Ale skąd? Nie mam na to czasu. Ślady pańskiej wykręconej do wewnątrz lewej stopy są wszędzie. Zobaczyłby je nawet kret, a tu znikają pomiędzy trzcinami. Ach, o ileż łatwiej byłoby mi pracować, gdyby nie gromada ludzi, która niczym stado bawołów zadeptała wszystko. Tą drogą przyszła grupa prowadzona przez dozorcę i zniszczyła wszystkie ślady w promieniu 6 lub 8 stóp wokół ciała. Widać jednak, że 3 razy przychodziła tędy ta sama osoba. To odciski butów młodego McCartneya. 2 razy szedł, raz biegł szybko. Palce są wyraźnie zaznaczone, a pięty ledwie widać. To potwierdza jego wersję. Kiedy zobaczył ojca na ziemi, puścił się biegiem, a tu mamy ślady ojca chodzącego tam i z powrotem. Tutaj syn oparł kolbę strzelby, kiedy zatrzymał się, słyszał strzał. A tu, ha, co my tu mamy? Ktoś szedł na palcach, a na nogach miał nietypowe buty o kwadratowych noskach. Nadszedł, cofnął się, później wrócił. Po płaszcz, rzecz jasna, skąd on przyszedł? Holmes penetrował otoczenie, gubiąc trop i odnajdując go ponownie, aż znaleźliśmy się w lesie pod ogromną brzozą, największym drzewem w okolicy. Mój przyjaciel, idąc śladem, okrążył pień i jeszcze raz położył się. Nachylając twarz do samej ziemi, tym razem wydał cichy okrzyk zadowolenia. Pozostał w tej pozycji przez długi czas. Przesuwając liście i suche gałązki, zbierał do koperty coś, co przypominało pył. Oglądał przez szkło powiększające nie tylko ziemię, ale także korę drzew do wysokości, do której zdołał sięgnąć. We mchu leżał kamień o ostrych krawędziach, który Holmes również uważnie obejrzał i zabrał ze sobą. Poszliśmy ścieżką przez las aż do głównej drogi, gdzie wszystkie ślady znikały. Była to wielce interesująca sprawa, stwierdził, powracając do swego zwykłego sposobu bycia. Domyślam się, że ten szary domek po prawej należy do leśniczego. Zamienię teraz kilka słów z panem Moren i być może napiszę krótki list. Później pojedziemy na drugie śniadanie. Możecie panowie wrócić do dorożki, za chwilę do was dołączę. Po około 10 minutach dotarliśmy do naszego powozu i pojechaliśmy z powrotem do Ross. Holmes wciąż miał przy sobie kamień, który znalazł w lesie. Być może to pana zainteresuje, Lestrade powiedział, wyciągając go przed siebie. To narzędzie zbrodni. Nie widzę na nim żadnych śladów, bo ich nie ma. Więc skąd pan to wie? Poprzednio rosła na nim, pod nim trawa. W tym miejscu, gdzie go znalazłem, leżał zaledwie od kilku dni, a nie było widać miejsca, z którego został zabrany. Jego kształt odpowiada obrażeniom. I nie znaleziono żadnej innej broni. A morderca? To wysoki, leworęczny mężczyzna, który utyka na prawą nogę.
Nosi myśliwskie buty o grubych podeszwach i szary płaszcz. Pali indyjskie cygara, używa ustnika i ma w kieszeni tępy scyzoryk. Znalazłem kilka innych śladów, ale sądzę, że te wystarczą dla naszych poszukiwań. Lestrade się roześmiał. Obawiam się, że wciąż jestem sceptykiem, stwierdził. Teorie to ciekawa rzecz, ale będziemy mieli do czynienia z upartą angielską ławą przysięgłych. Zobaczymy, odpowiedział Holmes ze spokojem. Ze spokojem. Proszę stosować swoje metody, ja będę stosował własne. Dziś po południu będę zajęty, a do Londynu prawdopodobnie wrócę wieczornym pociągiem. I nie pozostawi pan, sprawcy sprawę niedokończoną? Ależ nie, doprowadzę ją do końca. A co z zagadką? Została rozwiązana. Kto więc jest sprawcą? Dżentelmen, którego opisałem. Ale kim on jest? Z pewnością nie trudno będzie się dowiedzieć. Okolica nie jest zbyt gęsto zaludniona. Lestrade wzruszył ramionami. Jestem człowiekiem praktycznym, rzekł, i doprawdy nie mogę biegać po miasteczku szukając kulawego, leworęcznego mężczyzny. Stałbym się pośmiewiskiem Scotland Yardu. W porządku, stwierdził cicho Holmes. Dałem panu szansę. Oto pańska kwatera. Napiszę do pana przed wyjazdem. Zostawiliśmy Lestrada w jego mieszkaniu i pojechaliśmy do hotelu, gdzie czekał na nas lunch. Holmes milczał, zatopiony w myślach i miał zbolałą minę osoby znajdującej się w trudnym położeniu. Watsonie, powiedział, kiedy sprzątnięto ze stołu. Usiądź proszę w fotelu i posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. Nie jestem pewien, co mam zrobić. Twoja rada może być dla mnie bardzo cenna. Zapal cygaro i wysłuchaj mnie. Jestem do twojej dyspozycji. Kiedy zastanawialiśmy się nad przebiegiem sprawy, obaj zwróciliśmy uwagę na dwa fragmenty opowieści młodego McCartneya. Choć moim zdaniem świadczyły one na jego korzyść, a twoim przeciwko niemu. Po pierwsze, zgodnie z wersją młodego człowieka, ojciec krzyknął Kuej, zanim zobaczył syna. Po drugie, umierając, wypowiedział osobliwą uwagę na temat szczura. Wymamrotał kilka słów, ale tylko tyle dotarło do uszu młodzieńca. Od tego zaczniemy więc śledztwo, zakładając, że chłopak mówi szczerą prawdę. Co więc oznacza okrzyk Kuej? Rzecz jasna, nie mógł on być skierowany do syna, który przebywał poza domem. To czysty przypadek, że młodzieniec usłyszał krzyk. Sygnał miał po prostu przyciągnąć uwagę tego, z kim ofiara była umówiona. Jest to typowo australijski okrzyk, którego używają mieszkańcy antypodów. Fakt ten pozwala mniemać, że osoba, z którą McCarthy miał się spotkać nad Basken Pool, również była wcześniej w Australii. A co ze szczurem? Holmes wyjął z kieszeni arkusz papieru i rozłożył go na stole. To mapa kolonii Wiktoria, wyjaśnił. Wczoraj zamówiłem ją w Bristolu. Zakrył ręką fragment mapy. Jaki napisz widzisz? Arad, czyli szczur, przeczytałem. A teraz pytał, odsuwając rękę. Balarat, zgadza się. To właśnie słowo wypowiedział umierający, a jego syn usłyszał jedynie ostatnie dwie sylaby. Ofiara próbowała wyjaśnić, kto był mordercą. Taki, a taki, z Balarat. Wspaniałe, wykrzyknąłem. To oczywiste. Zawęziło to znacznie pole moich poszukiwań. Kolejną wskazówką, jeśli przyjąć, że syn mówił prawdę, było posiadanie przez mordercę szarego płaszcza. W ten sposób od błądzenia we mgle doszliśmy do stwierdzenia, że poszukujemy Australijczyka z Balarat, noszącego szary płaszcz. Zgadza się. A ponadto zamieszkałego w pobliżu, gdyż do jeziora można dotrzeć jedynie z posiadłości Turnera lub z farmy McCartneych, a obcy raczej się tam nie zapuszczają, jasne. W ten sposób dochodzimy do naszej dzisiejszej wycieczki. Badając ślady, zdobyłem nieco informacji pozwalających określić tożsamość sprawcy, które podałem temu imbecylowi Lestradowi. Ale skąd je wziąłeś? Znasz moją metodę. Opiera się na obserwacji drobnych szczegółów. Jego wzrost mogłem odgadnąć z długości kroków. Po śladach było też widać, jaki rodzaj butów nosi. Było to bardzo charakterystyczne obuwie, a fakt, że utyka, ślady prawej stopy zawsze były płytsze niż lewej. Mniej obciążał tę nogę. Dlaczego? Bo kuleje. A skąd wiesz, że jest leworęczny?
Zastanowiły cię obrażenia, które opisał chirurg. Cios zadano od tyła, jednak obrażenia objęły lewą stronę czaszki. Jedynym wyjaśnieniem tego faktu była leworęczność napastnika. Morderca stał za brzozą podczas rozmowy ojca z synem, a nawet tam zapalił. Znalazłem popiół z cygara, które dzięki swej znajomości różnych rodzajów tytoniów mogłem określić jako indyjskie. Jak wiesz, poświęciłem tej sprawie nieco uwagi, napisałem krótką monografię o popiołach ze 140 różnych rodzajów tytoniu fajkowego, cygarowego i papierosowego. Po znalezieniu popiołu rozejrzałem się i znalazłem końcówkę cygara. Pośród mchu, tam gdzie została rzucona, było to cygaro indyjskie, zwijane w Rotterdamie. A ustnik? Zauważyłem, że cygaro nie było trzymane w ustach. Palący musiał zatem używać ustnika. Końcówka została odcięta, a nie odgryziona, ale cięcie nie było równe. Na tej podstawie wydedukowałem, że dokonano go za pomocą tępego scyzoryka. Holmesie, powiedziałem, zarzuciłeś wokół sprawcy sieć, z której nie ma ucieczki. I ocaliłeś życie niewinnego człowieka równie skutecznie, jak gdybyś odciął go ze stryczka. Widzę, dokąd to wszystko zmierza. Winnym jest pan John Turner, wykrzyknął Boy hotelowo, otwierając drzwi naszego salonu i wprowadzając gościa. Do pokoju w ślad za chłopakiem wszedł mężczyzna o niezwykłym, imponującym wyglądzie. Jego powolny, utykający krok i opuszczone ramiona sprawiały, że wyglądał na zniedołężniałego. A jednak z twardych, wyrazistych rysów pobrużdżonej twarzy i potężnych kończyn można było wyczytać, że to człowiek o niezwykłej sile fizycznej i mocnym charakterze. Splątana broda, siwiejące włosy i krzaczaste brwi nadawały mu władczy, pełen godności wygląd, ale cerę miał popielato-białą, a wokół nozdrzy odznaczały się sine obwódki. Nie miałem wątpliwości, że nasz gość zmaga się z przewlekłą, śmiertelną chorobą. Proszę usiąść na kanapie, powiedział Holmes łagodnie. Rozumiem, że dostał pan mój list. Tak, przyniósł go dozorca. Napisał pan, że chce się ze mną spotkać tutaj, by uniknąć skandalu. Uznałem, że moje pojawienie się w pańskim domu dałoby powód do plotek. A czemu chciał się pan ze mną widzieć? Spytał Turner, patrząc na mego towarzysza z taką rozpaczą w swych zmęczonych oczach, jakby znał już odpowiedź na to pytanie. Tak, powiedział Holmes, odpowiadając bardziej na spojrzenie niż na słowa. O to właśnie chodzi, o McCartney'ego. Starzec zatopił twarz w dłoniach. Niech Bóg ma mnie w swojej opiece, wykrzyknął. Musi pan jednak wiedzieć, że nie pozwoliłbym skrzywdzić tego młodego człowieka. Daję słowo, że pomógłbym mu się wywinąć, gdyby doszło do jego skazania przez sąd podczas sesji wyjazdowej. Cieszę się, że pan tak twierdzi, odparł Holmes z powagą. Przyznałbym się już wcześniej, gdyby nie moja kochana córeczka. Wiadomość o moim aresztowaniu złamałaby jej serce. Nie musi do tego dojść, odpowiedział mój przyjaciel. Jak to? Nie działam oficjalnie. Przybyłem tu na prośbę pańskiej córki i przeprowadziłem śledztwo z jej polecenia. Młody McCarthy musi jednak zostać zwolniony. Ma pan przed sobą umierającego, powiedział stary Turner. Od lat cierpię na cukrzycę. Lekarz nie daje mi wielkich szans na przeżycie najbliższego miesiąca. Wolałbym jednak dożyć swych dni we własnym domu, a nie za kratami. Holmes podniósł się z fotela, usiadł przy stole z piórem w ręku i rozłożył arkusz papieru. Proszę tylko powiedzieć nam prawdę, rzekł. Spiszę zeznania, pan je podpisze, a obecny tu pan Watson poświadczy. W razie potrzeby będę mógł się nimi posłużyć, by uratować młodego McCartney'ego. Daję panu słowo, że nie wykorzystam ich, jeśli nie będzie to absolutnie konieczne. To dobra myśl, przyznał starzec. Nie wiadomo, czy dożyję do sesji sądu, nie ma to więc dla mnie znaczenia. Chciałbym jednak oszczędzić Alice wstrząsu, a teraz do wszystkiego się przyznam. Opowiadanie zajmie znacznie mniej czasu niż popełniony czyn. Nie znał pan zmarłego McCartney'ego. Mówię panu, to był diabeł wcielony i niech Bóg pana strzeże przed dostaniem się w ręce takiego człowieka.
Trzymał mnie w garści przez 20 lat i zniszczył mi życie. Opowiem panu, jak znalazłem się pod jego wpływem. W latach 60. pracowałem w kopalni. Byłem wtedy młodym chłopakiem, porywczym, nierozważnym, który przed niczym się nie cofał. Wpadłem w złe towarzystwo, zacząłem zaglądać do kieliszka. Nie poszczęściło mi się w poszukiwaniu złota, trafiłem więc do buszu. Krótko mówiąc, zostałem rabusiem. Było nas w bandzie 6. Wiedliśmy szalone życie, cieszyliśmy się wolnością od czasu do czasu, napadając na dworce lub zatrzymując pociągi jadące do kopalni. Byłem znany jako Black Jack z Ballarta. Naszą bandę, gang z Ballart, wciąż jeszcze wspominają w kolonii. Pewnego dnia zaczailiśmy się na konwój ze złotem jadącym z Ballard do Melbourne i zaatakowaliśmy go. 6 strażników przeciw 6 bandytom, czyli walka była wyrównana. Położyliśmy 4 pierwszym strzałem, ale nim dostaliśmy się do ładunku, zginęło 3 naszych. Przyłożyłem lufę do głowy woźnicy, którym był właśnie McCartney. Boże, żałuję, że go wtedy nie zastrzeliłem. Darowałem mu życie, choć widziałem, jak przygląda mi się swoimi małymi, złośliwymi oczkami. Zupełnie jakby starał się zapamiętać moją twarz. Uciekliśmy ze złotem, które uczyniło nas bogaczami i nie budząc niczyich podejrzeń, wyjechaliśmy do Anglii. Tam pożegnałem się z towarzyszami i postanowiłem prowadzić ciche, szacowne życie. Kupiłem posiadłość, która akurat była wystawiona na sprzedaż i starałem się używać swego majątku w szlachetnych celach, by odkupić sposób, w jaki go zdobyłem. Ożeniłem się, a choć moja żona zmarła młodo, zostawiła mi moją kochaną Alice. Była zaledwie dzieckiem, ale jej małe rączki wskazały mi właściwą drogę życia wyraźniej niż mógłby to zrobić ktokolwiek inny lub cokolwiek innego. Krótko mówiąc, stałem się innym człowiekiem, nie szczędziłem starań, by odkupić dawne winy. Wszystko układało się jak najlepiej, do chwili, gdy wpadłem w łapy McCartney'ego. Pojechałem w interesach do Londynu i spotkałem go przy Regent Street. Był bez grosza, przy duszy. No proszę, Jack, chwycił mnie za ramię. Od dziś będziemy jak rodzina. Zajmie się mną i moim synem, jeśli nie zechcesz. Cóż, Anglia to piękny, praworządny kraj, a w pobliżu zawsze znajdzie się jakiś policjant. Przyjechali tu za mną. Nie sposób było się ich pozbyć. Zamieszkali za darmo na mojej najlepszej ziemi. Nie dane mi było choć przez chwilę zaznać spokoju, odpoczynku czy się zapomnieć. Gdziebym się nie obrócił, widziałem chytrą, uśmiechniętą twarz McCartney'ego. Miarem dorastania Alice, moja sytuacja stawała się coraz gorsza, bo ten czwany lis rychło dostrzegł, że bardziej niż policji boję się ujawnienia mojej przeszłości córce. Dałem mu wszystko, czego zażądał. Ziemię, pieniądze, dom, aż w końcu sięgnął po coś, czego nie mogłem mu dać, po Alice. Jego syn dorósł, podobnie jak moja córka, że wszyscy wiedzieli o moim słabym zdrowiu, McCartney uznał, że warto, by jego potomek odziedziczył cały mój majątek. W tej kwestii byłem jednak stanowczy, nie mogłem pozwolić jego przeklętej krwi zmieszać się z moją. Nie miałem nic przeciwko temu młodemu człowiekowi, ale przecież był jego synem i to wystarczyło. Zdecydowanie upierałem się przy swoim. Wówczas McCartney zaczął mi grozić. Umówiliśmy się na spotkanie nad jeziorem w połowie drogi między naszymi domami, by porozmawiać o całej sprawie. Kiedy dotarłem na miejsce, znalazłem go pogrążonego w rozmowie z synem. Zapaliłem więc cygaro i zaczaiłem się za drzewem, czekając, aż zostanie sam. Kiedy jednak słuchałem jego słów, górę wziął mój stanowczy, bezkompromisowy charakter. Nakłaniał chłopaku do ożenku z moją córką, nie liczył się zupełnie z jej zdaniem, jakby chodziło o jakąś uliczną dziewkę. Doprowadziła mnie do szaleństwa myśl, że to, co jest dla mnie najdroższe na świecie, miałoby wpaść w łapy tego człowieka. Za wszelką cenę pragnąłem przerwać łączącą nas mroczną więź. I tak byłem umierający, pogrążony w rozpaczy. Zachowałem jasny umysł i nieco sił fizycznych. Widziałem jednak, że mój los jest przesądzony. Ale moja cześć i moja córka, mogłem wszystko uratować, uciszając tego łajdaka. Zrobiłem to, panie Holmes, i zrobiłbym to ponownie. Zgrzeszyłem ciężko, ale odkupiłem to życiem w męczeństwie. Nie mogłem jednak ścierpieć, by Alice wpadła w matnię,
której sam tkwiłem. Zabiłem go i nie czułem się bardziej winny, niż gdybym ubił wściekłe dzikie zwierzę. Jego syn zawrócił, słysząc krzyk, ale ja byłem już pod osłoną lasu. Musiałem jednak wrócić po płaszcz, który upuściłem podczas ucieczki. Oto cała prawda o tym, co się stało, panowie. Nie mnie pana osądzać, stwierdził Holmes, kiedy starzec podpisał zeznanie. I modlę się, by nigdy nie ulec takiej pokusie, oby nigdy to pana nie spotkało. A co pan zamierza zrobić? Nic, mając na względzie pański stan. Sam pan wie, że niedługo przyjdzie panu odpowiedzieć za swe czyny przed najwyższym sądem. Zatrzymam pańskie zeznania, lecz jeśli McCartney zostanie skazany, będę zmuszony ich użyć. Jeśli do tego nie dojdzie, nikt ich więcej nie zobaczy. Dochowamy pańskiej tajemnicy zarówno za pana życia, jak i po śmierci. Żegnajcie zatem, panowie, odrzekł starzec z powagą, i obyście na łożu śmierci znaleźli pociechę w myśli, że zapewniliście mnie, umierającemu, spokój. Po wypowiedzeniu tych słów powoli wyszedł z pokoju, drżąc na całym swym potężnym ciele. Niech Bóg ma nas w opiece, powiedział Holmes po długim milczeniu. Czemu los tak okrutnie bawi się biednymi, bezradnymi robakami? Zawsze, kiedy trafiam na taką sprawę, przypominają mi się słowa Baxtera, więc powtarzam sobie oto z łaski boskiej. Sherlock Holmes. James McCartney został uniewinniony podczas wyjazdowej sesji sądu dzięki licznym dowodom znalezionym przez Holmesa i wskazanym obrońcy. Stary Turner żył jeszcze po naszej rozmowie przez 7 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że syn i córka zmarłych będą żyli razem w szczęściu, nieświadomi cieni ciążących nad przeszłością ich rodzin.